Welon i Mucha. Zaprasza Gabriela Jelonek. Cześć, witajcie w programie Welon i Mucha, audycji o ślubach, przy mikrofonie Gabi Jelonek. I tak jak wiecie z nazwy, to jest audycja również dla mężczyzn, nie tylko dla kobiet. I z tego względu dzisiaj zajmiemy się wyglądem pana młodego. Audycja o garniturach już była, więc tym razem będzie odcinek o dodatkach dla pana młodego, no bo nie tylko w garnitur i w koszulę się ubiera. I z tego powodu mam dla was specjalnego gościa, Zofia Kulewicz, czyli Zofia Stylistka. Cześć! Cześć, witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Również mi bardzo miło, że możemy się słyszeć, bo łączymy się dzisiaj z Krakowem. Jak wiecie, gości nadal w większości nie ma ze mną w studio, więc łączymy się telefonicznie czy też przez internet. I dzisiaj właśnie zajmiemy się wszystkim, co pana młodego będzie dotyczyło, bo każdemu się wydaje, że a tutaj dużego wyboru nie ma, panny młode to wybierają jakąś bieliznę, biżuterię i wszystkie inne dodatki, pan młody tylko garnitur i do widzenia, a to okazuje się wcale tak nie jest. Więc zacznijmy od pierwszego elementu, który kojarzy się właśnie z panem młodym, czyli krawat Mucha. Może od krawatów zacznijmy. Czy tutaj są jakieś szczególne reguły, jaki rodzaj krawatu możemy albo powinniśmy ubrać na ślub, albo co do smokingu, a co do garnituru, czy to jest tak naprawdę kwestia gustu? Z jednej strony jest to kwestia gustu, a z drugiej strony tak naprawdę pewne zasady klasycznej elegancji warto znać, żeby nie popełnić żadnego błędu. Przede wszystkim tak, jeżeli mamy sytuację, jaką jest ślub, to jest to sytuacja dość formalna, ważna w naszym życiu, więc w takich sytuacjach warto wybierać dodatki, które są bardziej klasyczne, bardziej eleganckie i mam na myśli tutaj klasyczne wzory, takie jak na przykład krata, jak prążek, czy jakieś mikrodelikatne, jak mikrowzory, czyli takie mniejsze wzory, ale żeby to było wszystko utrzymane w takim charakterze eleganckim i klasycznym, no bo mam tutaj na myśli w przeciwieństwie do tego krawaty bardziej szalone, prawda, w jakieś bardziej, nie wiem, kwiaty albo kolorowe wzory, duże wzory paisley czy inne, które już niekoniecznie sprawdzą się w przypadku takiej klasycznej elegancji. W sensie one są oczywiście, mogą być stylowe na swój sposób, natomiast jeżeli mówimy o weselu czy o własnym ślubie, to warto postawić na takie właśnie klasyczne wzory czy klasyczne kolory i dzięki temu no, zachowa się ten styl, tę klasę, którą warto zachować tego dnia ważnego. Oprócz tego tutaj znaczenie oczywiście będzie miała jakość tego krawata. Ja pamiętam, jak zaczynałam jako stylistka, to zawsze mi się tak wydawało, jeszcze jak nie miałam w tym temacie wiedzy, to że krawat tak naprawdę jest, jakby krawat krawatowi jest równy, tak? Jakby dopóki nie znałam tego, że to zależy od konstrukcji krawata, że to zależy od materiału, z jakiego jest wykonany, od szerokości tego krawata, a to dlatego, że jeśli wypełnienie tego krawata jest, mówiąc takie nijakie, kiepskiej jakości, materiał nie jest odpowiednio miękki, taki lekko sprężysty, nie będzie się tak dobrze układać po związaniu, tutaj przy szyi wiązania krawata, kiedy po stworzeniu tego węzła krawata, miałam na myśli, to wtedy nie będzie się tak ładnie układał ten krawat. W związku z czym warto zwrócić uwagę też na tkaninę, z jakiej jest wykonana, czyli jak jest wykonany, czyli żeby był to na przykład czy to wełniany, czy jedwabny krawat, bo one najczęściej dużo ładniej się układają, aniżeli takie tańsze poliestrowe na przykład krawaty, czy czasami ta nazwa poliester kryje się pod nazwą mikrofibra. Dopytam Cię jeszcze o te szerokości krawatów. Tak. Czy krawat, jego rodzaj, szerokość, konstrukcję dobiera się do właśnie rodzaju garnituru, czy też nie wiem, smokingu, który wybierzemy, czy na przykład do szerokości swoich barków, czy w ogóle do swojej postawy, żeby on nas, nie wiem, wyciągnął lub też nadał nam trochę takiej postury szerszej. Generalnie krawat powinien być proporcjonalny do naszej sylwetki, w skrócie, czyli jeśli jesteśmy mężczyzną o większych kształtach, szerszych ramionach, to gdy założymy taki cienki krawat, to on po prostu może nieproporcjonalnie być, jeszcze wydawać się jeszcze mniejszy, więc nie będzie to dobrze wyglądało. Dlatego też warto postawić na takie, jeśli chodzi o proporcje, to zachowanie tych właśnie tej szerokości krawata do proporcji sylwetki. Taka średnia, jeśli chodzi o szerokość krawata, to się przyjmuje około 8 cm.
ale są też tacy, którzy preferują szersze czy trochę węższe. Ja osobiście nie jestem fanką takich bardzo cienkich krawatów, takich typowo tak zwanych śledzików, które przez jakiś czas były bardziej modne, dzisiaj już się trochę od nich odchodzi. Natomiast tutaj zapytałaś też o smoking, prawda? Mhm. Musimy pamiętać o tym, że smoking to nie jest garnitur, to jest zupełnie inny ubiór całokształtem, tam panują inne zasady i nawet na inne okazje się je zakłada, czy jeśli jest to wesele, czy własny ślub, to też tutaj pewne sugestie co do tego, kiedy go można założyć, a kiedy nie, panują. Tak, i tu Was odsyłam do odcinka o garniturach, bo tam też jest o smokingach i o tym, o której godzinie, o jakiej porze można go założyć. Tak jest. Wracając do krawatów, są też takie krawaty plecione. One wyglądają tak, trochę jak, nie chcę powiedzieć szaliki albo sweterki, ale no trochę tak. Masz na myśli te nity pewnie, czyli takie krawaty właśnie plecione czy dziergane. One wydają się takie mniej formalne. Dokładnie tak. To są, wiesz co, krawaty, które są, tak jak wspomniałaś, mniej formalne, czyli one nie nadają się na formalne sytuacje, tak? Czyli właśnie na ślub. One są świetne do mody takiej codziennej, casualowej, smart casualowej, czyli kiedy gdzieś tam chcemy trochę, jakby chcemy mieć ten krawat, ale żeby on nie był taki super elegancki, tylko żeby on był taki trochę bardziej luzacki, bym to powiedziała, no to wtedy taki krawat można jak najbardziej nosić. Także na ślub raczej nie polecamy, a nawet bym powiedziała zdecydowanie nie polecamy. Mm-hmm. A ja się nie znam, więc powiem Ci tak jak laik, te zakończenia krawatów bywają różne, w sensie takim, że mogą być ścięte na prosto albo są właśnie w ten taki trójkącik na końcu. Mm-hmm. Czy to też ma znaczenie, jeżeli dobieramy taki krawat do garnituru? Jeśli chodzi o takie zakończenie proste, to właśnie ono dotyczy tych wcześniej wspomnianych nitów, czyli tych nieformalnych. A już pozostałe krawaty klasyczne mają zakończenie takie właśnie trójkątne i ono będzie świadczyło o tym, że te krawaty są nieco bardziej eleganckie. Mhm. Do takiego ślubu boho, wyobrażam sobie gdzieś spodnie chinosy, jakaś taka bardziej luźna koszula, mniej formalna i właśnie ten krawat jak te nity. Już by pasował, czy to nie przejdzie? Wiesz co, no to tutaj jeżeli mówimy o ślubie, który ma charakterystyczny swój styl już narzucony, tak jak mówisz, boho, czyli gdzieś tam może sukienka panny młodej jest też w innym stylu, aniżeli klasyczna biała sukienka, że ona jest powiedzmy bardziej zwiewna, bardziej lekka, taka właśnie w stylu boho, to jeżeli już zmieniamy ten ogólny styl i charakter wesela, to tutaj można sobie pozwolić oczywiście na pewną nonszalancję. Najważniejsze, żeby to było zachowana jakby spójność tego, prawda, pani młodej i pana młodego. Więc na pytanie, czy można by było założyć taki krawat nit w przypadku takiego wesela nieformalnego, no to tutaj powiedziałabym tak, w takich sytuacjach można by to było rozważyć, tak? To mówię, zależy od charakteru i w ogóle, bo też wiesz, mamy śluby na przykład na plaży, tak? Mhm. Mamy śluby w jakichś różnych nietypowych miejscach dzisiaj, więc to mamy też różne towarzystwo, tak? Ja byłam też na ślubach, gdzie były, wiesz, tancerze i tam po prostu totalna, bym powiedziała kolokwialnie, była wyluzka, jeśli chodzi o ubiór. Wiesz, jakby wszyscy się tak zgrali z tym ubiorem i to, wiesz, najważniejsze było to, że się świetnie bawiliśmy. Więc jak mówię o tym, jakie są klasyczne zasady, to mówię, że krawat typu nit nie, ale jeżeli mam doradzić, jak w sytuacji, kiedy już jakby cały charakter i styl wesela się zmienia, no to w takich sytuacjach oczywiście można rozważyć też takie mniej formalne rozwiązania. Najważniejsze, żeby koniec końców estetyczną, taką spójną całość to tworzyło. Mhm. Dobra, to dla tych, którzy nie wiedzą, mała ciekawostka, krawaty pochodzą z Chorwacji i to jest taki charakterystyczny element narodowy, który często, mało kto o tym wie, ale z Chorwacji można właśnie przywieźć oryginalny, który tam powstał, krawat. A Ciebie chciałam zapytać o to, jakie są sposoby wiązania krawatów, bo my w większości w Polsce kojarzymy na jeden węzeł i na dwa węzły i koniec. A jakie są w ogóle możliwości, nie mówię teraz o technikalia, żebyś wyjaśniła, gdzie tu jak przełożyć, bo to będzie trudne w radiu, kiedy nas nie widać, ale może da się jakoś to opowiedzieć. Wiązań, w ogóle rodzajów wiązań krawatów, kiedyś czytałam ile jest, już nie pamiętam tej liczby, ale to jest jakieś tam 80 czy ileś tam, czy 100, wiesz, to jest taka jakaś ogromna liczba możliwości zawiązania tego krawata, ale oczywiście tak naprawdę wyróżniamy kilka popularnych wiązań.
Jedno z takich najbardziej popularnych, takich uniwersalnych, to jest wiązanie four in hand, które najfajniej, kiedy jest wzbogacone estetycznie o taką łezkę, która znajduje się zaraz pod wiązaniem krawata i dzięki temu ten krawat prezentuje się bardziej tak charakternie, bardziej stylowo. Natomiast jest to takie wiązanie, które jest najbardziej popularne. Mamy też drugie popularne, tak zwany Windsor, którego ja osobiście mniej lubię, jakby estetycznie po prostu mniej mi się podoba, ale w przypadku też takich mężczyzn o większej posturze, o właśnie szerszych ramionach, czasem o bardziej takiej powiedzmy na przykład kwadratowej twarzy, w takiej posturze też większej, no to czasami ten krawat, to wiązanie typu Windsor po prostu też proporcjonalnie bardziej pasuje. Mhm. Ono jest takie szersze, tak? Tak, ono jest takie szersze, takie większe, tam chyba dwa razy się obwiązuje. Ja nawet nigdy się tego nie nauczyłam, bo mi się tak nie podoba to wiązanie. W sensie tak, wiesz, to już kwestia oczywiście tego, co kto lubi. Ale jakbym miała doradzić takie jedno wiązanie, które jest najbardziej uniwersalne, to właśnie to four in hand. Mhm. A co w sytuacji, kiedy nie potrafimy wiązać krawatu i nie wiemy, co z tym zrobić? Zazwyczaj to jest tak, że na wszystkich zdjęciach czy filmach tą rolę przejmuje tata bądź świadek, czasami mama. No ale może się tak zdarzyć, że no, nikt nie potrafi wiązać tego kawałka materiału i się okazuje, że jest problem. Panowie młodzi często wybierają, o zgrozo, krawaty na gumce. Tak. Albo już gotowe takie na jakby haftkę, tak to można nazwać, zapinane. Takie różne szalone rozwiązania, które tak. Oczywiście nie polecamy. No właśnie, chciałam zapytać, co na to stylistka? Czy to przejdzie, czy absolutnie nie? Nie, nie, to absolutnie nie przejdzie. Tutaj zdecydowanie co do tego mam zdanie, że to nie polecam tego. Natomiast co do wiązania, to po prostu dziś wchodzimy na platformę, jaką jest YouTube, wpisujemy wiązanie krawata four in hand i po prostu mamy masę filmików, które nam krok po kroku wyjaśnią to, jak związać. Tak naprawdę, jak ze wszystkim, na początku jest trochę trudniej, bo jakby nie do końca łapiemy, która strona, co w którą stronę wiązać i tak dalej, ale później to już wchodzi się w prawę, w nawyk i to już bardzo łatwo się wiąże. To jeszcze co do takich technicznych i estetycznych jednocześnie rzeczy, zazwyczaj kiedy panowie już zwiążą krawat, zaczynają się zastanawiać, która część powinna być dłuższa, ten cienki pod spodem, czy ten grubszy z przodu? Mhm, to też zależy, bo tutaj klasycznie ten z tyłu cieńszy powinien być schowany. Mhm. I tak się nosi w klasyczny sposób. Ale nie jest powiedziane, że czasami niektórzy, jakby chcąc pokazać pewnego rodzaju nonszalancję, czy chcąc pokazać pewnego rodzaju jakiś tam swój styl, tak zawiązują ten węzeł, że na przykład te dwie części się trochę rozchodzą na boki i to też tak dość nonszalancko wygląda, czy też na przykład one właśnie są delikatnie dłuższe i to jest celowy taki zabieg pokazania trochę takiego więcej luzu, ale to już jeśli chcemy tak robić, to warto mieć przy tym wyczucie i wiedzieć, jak to nosić, żeby to rzeczywiście stylowo wyglądało. Mhm. Jeśli nie mamy tego, to lepiej trzymać się takiej klasycznej zasady, a więc ten cieńszy powinien być schowany z tyłu. I wkładamy go w tą taką szlufkę, która jest pod spodem, czy absolutnie można. Nie? Można. Można. No proszę. Tak. Też widziałam, że niektórzy, jak im wyjdzie za długi ten koniec cieńszy, wkładają ten koniec w spodnie. A no tak, no są takie różne, wiesz, jakieś tam sposoby na rozwiązanie tego. No tutaj też istotne jest to, że długość krawata się kupuje i dlatego warto, a mamy różny też wzrost mężczyzny i ten krawat po prostu może być czasem za długi, więc trzeba wtedy odpowiednio go skrócić do takiej długości, aby był odpowiednio się go dało związać tak, żeby on właśnie nie wystawał, jeśli nie chcemy tego. Ale wtedy co, idziemy do krawcowej i dajemy do skrócenia, czy po prostu radzimy sobie właśnie węzłami? Ukrywanie. Nie, no jeśli jest za długi, to można go po prostu skrócić. No, ta szersza część powinna sięgać mniej więcej, kiedy go zwiążemy, w pozycji stojącej, ona powinna sięgać mniej więcej klamry paska u spodni, tak? Czyli naszego pasa. Ale jeśli na przykład mężczyzna jest bardzo niski, a ten krawat jest zbyt długi, to wtedy zwiążemy węzeł, a ta druga część po prostu będzie cały czas za długa, no bo my jesteśmy niżsi wzrostem. I w takiej sytuacji można oczywiście u krawcowej go skrócić. O, i proste rozwiązania są najlepsze. Dobrze, do krawatów pewnie jeszcze się odniesiemy, kiedy będziemy mówiły o poszetkach. Ja teraz Was zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy i porozmawiamy o muchach i o alternatywach krawatu i muchy. Zostańcie z nami. Welon i mucha.
Jesteśmy z powrotem na antenie przy mikrofonie Gabi Jelonek, a z wami i ze mną na łączach Zofia Kulewicz, Zosia stylistka. I rozmawiamy o dodatkach dla pana młodego. Przerobiłyśmy już krawaty, więc bierzemy na warsztat muchy. I właśnie, czy są jakieś rodzaje much, czy po prostu jest mucha, którą trzeba związać i jest mucha gotowa? Tak jest. No właśnie, tak jak wspomniałaś, są muchy gotowe i są muchy wiązane. Jeśli miałabym doradzić, która jest ładniejsza, to zdecydowanie ta wiązana. Oczywiście ona wymaga więcej zaangażowania ze strony pana młodego, czy osoby, która ją będzie chciała założyć, bo trzeba ją oczywiście związać. A to czasem wymaga też trochę wprawy, albo poćwiczenia tego kilka, czy nawet kilkanaście razy, żeby ten węzeł ładny wyszedł, żeby ona tak się ładnie prezentowała pod szyją. Więc tak, mamy właśnie wiązane, czy gotowe. Te gotowe też są ok, ale jeśli chcemy wybrać coś ładniejszego, to bardziej zalecam właśnie wybrać takie wiązane. Kojarzy mi się to tak, że muchy mają różne te brzegi, końcówki. To wygląda bardziej jakby jak kokarda z podwójnym materiałem albo z pojedynczym. A czasami to w ogóle wygląda dosyć harmonijkowo, to pewnie są techniki wiązania tych much. Są oczywiście rodzaje różne much, właśnie takie, gdzie jest więcej warstw, albo mniej, albo takie harmonijkowe. Są różne kroje i to w zależności od tego, co chcemy dobrać, co nam bardziej pasuje, co nam się bardziej podoba, no to wybieramy takie rodzaje much. Są takie muchy różne, bardzo takie dziwne, szalone, na przykład drewniane muchy, kiedyś się spotkałam z takimi. Powiem tak, no pewnie ktoś, kto lubi jakieś szalone rozwiązania w modzie, to może mu się to podobać. Ja jako stylistka, osoba, która się pasjonuje też klasycznym ubiorem, w modzie męskiej, to osobiście bym tego odradzała. Uważam, że dużo lepiej prezentują się właśnie takie muchy klasyczne, wykonane z tkanin. I właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tkaninach, bo o tkaninach rozmawiałyśmy już w przypadku krawatów. Czy jeśli chodzi o muchy, wyobrażam sobie, że tutaj z gnieceniem może być trochę trudniej. Trzeba właśnie szczególnie zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału jest wykonana mucha, żeby ona wyglądała dobrze, nie załamywała się, nie zgniatała i tak dalej. Co będzie tutaj najlepsze? Chodzi o to, żeby ten materiał właśnie, tak jak mówisz, nie gniótł się, czy nie był w żaden sposób taki, żeby się deformował przy twarzy, tak? Natomiast według mnie najważniejszą kwestią jest kwestia wizualna, czyli czy na przykład wolimy nieco bardziej matowy odcień tej tkaniny, czy wolimy na przykład lekko połyskujący, w zależności od też charakteru naszej stylizacji, więc głównie bym się tym kierowała, czy też kolorem, który chcemy dobrać do naszego garnituru. Dobra, super. To myślę, że muchy mamy przerobione i teraz przejdźmy do alternatyw dla najbardziej popularnych krawatów i muszek. Co możemy jeszcze panom młodym zaproponować pod szyję? To mamy jeszcze takie szalone rozwiązania w modzie męskiej, w męskiej elegancji, których ja osobiście nie stosuję nigdy, ale możemy o nich wspomnieć tutaj. Na przykład jest to słynny już taki sprzed lat musznik, a więc taki powiedzmy bardzo szeroki krawat, który znajduje się pod szyją. Taki szerszy, to wygląda jak taka chusta. No i był taki czas, kiedy on był gdzieś tam chyba lata 90, dokładnie nie pamiętam, wiesz, popularny w modzie męskiej, czy gdzieś tam się przebijał. Ale dziś takie rozwiązania są zdecydowanie niepopularne i raczej zalecane jest po prostu wybranie krawatu bądź też muchy. Te muszniki nazywane są też ascot, dlatego że są właśnie popularne, były popularne w Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałaś, dzisiaj już się tego nie nosi. Natomiast to jest element garderoby, który podobno bardzo popularny jest, rekomendowany do surdutu angielskiego. Z tego co wiem, nawet Brytyjczycy dzisiaj już od tego odchodzą, chociaż jeszcze w starych komediach romantycznych z Wielkiej Brytanii można je gdzieś tam zauważyć, zaobserwować. Okej, dobra. To nawet przyznam szczerze, że nie znałam tej historii musznika, bo zawsze jak robię przegląd szafy u klientów i widzę ten musznik, to on, wiesz, jako pierwszy wylatuje. Mówię, że co, już nie będziesz w tym chodzić. Nie dziwię się, bo moda idzie zupełnie do przodu, ale każdy, kto widział, chyba dziennik Bridget Jones nawet miał taki fragment ze ślubu, gdzie dosyć charakterystyczny jest to, że do tych muszników są takie łamane kołnierzyki i każdy mówi, co ten kołnierzyk ma takie krótkie końcówki, to właśnie jest musznik, plastronem też nazywany, tak jak powiedziałaś. Jakbyście nie mogli sobie tego wyobrazić, to szybko Google i będziecie wiedzieli. Tak, mamy też jeszcze fula. Też bardzo rzadko spotykane. To tak właściwie noszą tylko pasjonaci w elegancji dzisiaj.
jako taka ozdobna apaszka pod szyją, kiedy rozpina mężczyzna dwa czy trzy pierwsze guziki, to zawiązuje go pod szyją. Czy zalecane dla pana młodego? I według mnie nie. Bo to nie jest na tyle formalne, co krawat czy mucha, a jednak ten ślub jest okazją formalną, więc raczej bym takie coś również odradzała. Jeżeli nie możecie sobie wyobrazić, to na przykład wpiszcie sobie Marek Jakubiak w Google, to jest polski polityk, i on zawsze ma fular pod szyją. To jest taka, tak jak powiedziałaś, rzecz, która odeszła już dawno do lamusa i kojarzy się z osobami, które zawsze mówią, że są z takiego kręgu hrabiowskiego i tak dalej, i noszą to na co dzień, więc to jest takie mało formalne też. Tak, tak, wiesz co, z ciekawości sobie sprawdziłam. Od razu tak, zdecydowanie on nosi fular pod szyją. I co jeszcze mamy jako alternatywę? Tak, czasami jeszcze podczas przeglądów szaf napotykam na taki krawat angielski, taki, co ma kilka warstw, jakby już jest taki związany. Umarszczony też mocno, nie? Taki marszczony, tak. Wiesz co, to też nie jest rozwiązanie zalecane. Mamy coś takiego w modzie, ale czy to zdrowo wygląda? Nie, według mnie niekoniecznie. Moda poszła do przodu, dzisiaj idziemy w prostotę i już zupełnie inaczej to wygląda. Także wiecie, jakie są możliwości, wiecie, co wam poleca stylistka, a czego wam nie poleca, ale wybór zostaje do was. Gdyby na przykład ktoś wam chciał taką rzecz, nie mówię, że wcisnąć, ale może po prostu zaproponować gdzieś w salonie z modą męską, to już wiecie, czym się kierować. Zosia też powiedziała, że muszki i krawaty a propos garniturów i na przykład smokingów to są zupełnie inne reguły, więc nie wszystko do wszystkiego będzie pasowało. Tak jak mówiłyśmy, musznik, czyli ten plastron zwany też ascot, pasuje do surdutu angielskiego, ale czy będzie dzisiaj w trendach, w modzie, czy będzie dobrze wyglądał? No musicie się zastanowić, gdzieś spojrzeć na całokształt, patrząc na siebie w lustrze. Zosia, a jak ty wybierasz na przykład z panami młodymi stylizację, to od razu dobierasz dodatki, czy czekacie, aż będzie coś jeszcze, aż się wyklaruje cała wizja i dopiero do tego garnituru dobieracie resztę? To się tworzy praktycznie jednocześnie. Wiesz, jak już wybierzemy kolor garnituru, koszula najczęściej, szczególnie dla pana młodego, no to oczywiście biała, no to tutaj w zależności od tego koloru garnituru wybieramy dodatki i one tak się po kolei tworzą. W zależności od charakteru, ekspresji, stylu mojego klienta, to tak je dobieramy. Mhm. Wiesz, no są różne też takie szalone wynalazki w modzie męskiej, zresztą w modzie damskiej też, jak na przykład krawat bolo, który jest jakby swego rodzaju, nie wiem, biżuterią, jakimś dodatkiem, ale to nie są rozwiązania, które zalecamy w przypadku polskiego ślubu, to tak bardziej jako ciekawostkę mogę o tym powiedzieć. Tak, właśnie się śmiałyśmy chwilę poza anteną, że ten krawat bolo, możecie sobie wyobrazić te takie dwa rzemyczki z, powiedzmy, broszką na środku, które się właśnie pod szyję podciąga i Chuck Norris to nosił i kowboje to noszą i także wujek z Ameryki jak przyjedzie na wesele, to może to założyć. Ale zdecydowanie nie polecam wam tego jako elegancki element na wesele i ślub. Welon i mucha. Rozmawiamy dzisiaj o dodatkach dla pana młodego, ze mną Zofia stylistka, czyli Zosia Kulewicz, która dzisiaj opowiada wam o tym, jakie panowie mają możliwości do stylizacji ślubnych. Jak już powiedziałyśmy o krawatach, o muszkach i innych alternatywnych możliwościach, których nie polecasz, to chciałam przejść do poszetki. Poszetki, czyli tej, mówiąc kolokwialnie, małej chusteczki, którą wkładamy do brustaszy, czyli do kieszonki, która znajduje się na garniturze. Zgadza się. Czy jej kolor dobieramy do koloru krawata na przykład? Czy to już jest przestarzały styl ubierania się? Nigdy kolor poszetki ani krawata nie powinny być takie same. Czyli one mają ze sobą w pewien sposób współgrać, tworzyć ciekawą stylizację razem z garniturem, koszulą, kompozycję kolorystyczną, ale nie powinny to być na przykład bordowy krawat i bordowa muszka z takiej samej tkaniny, tak? Już mogłaby być bordowa z jakimś wzorem, to już tak,
ale nie może być to identycznym na tkanina, bo wtedy po prostu nie, to po prostu tak się nie nosi. Taka jest zasada, że to z angielskiego mówią, że to jest takie machi-machi, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, że takie wiesz, takie po prostu, że coś super do siebie pasuje, ale wcale to dobrze nie wygląda. Mhm. Więc zdecydowanie tak. Także dobieramy to poprzez właśnie taką bardziej estetykę, to co nam się podoba, też zgranie kolorystyczne z kolorem garnituru czy koszuli, tak żeby to tworzyło ciekawą kompozycję kolorystyczną. Najbardziej popularną i zalecaną poszetką czy kolorem i tkaninem na poszetkę jest taka biała bawełniana poszetka, która świetnie sprawdza się właśnie na ślub. Niektórzy też zalecają jedwabne. Natomiast tutaj to jest o tyle proste, że można do tego dobrać dowolny kolor krawatu, na przykład może to być krawat nie wiem, bordowy, czy na przykład stalowy, czy ciemnozielony i do tego biała poszetka zawsze będzie takim eleganckim, minimalistycznym dodatkiem. I to jest takie coś dla mężczyzn, szczególnie takich konserwatywnych, którzy, czy tam po prostu takich, którzy lubią raczej klasykę, prostotę i minimalizm w tej elegancji. Natomiast jako pan młody można sobie pozwolić również na wzory czy różne kolory na poszetce, to już zależy od preferencji, tak? Ale najbardziej popularnym i takim zalecanym w modzie męskiej dla pana młodego jest właśnie połączenie jakiegoś klasycznego koloru krawata z białą poszetką na ślub. O proszę, czyli te zestawy, które na przykład sprzedają nam w salonach mody męskiej, mam na myśli, nie wiem, krawat czerwony w białe kropki i do tego poszetka czerwona w białe kropki, to już kompletnie nie. Tak, no możemy taki zestaw sobie kupić oczywiście, jak nam się podoba, ale nigdy nie nośmy go razem. Na inną okazję, do innej stylizacji. W sensie, jakby możemy nosić na przykład samą poszetkę właśnie w tym kolorze i wzorze, albo ten krawat po prostu łączyć z inną poszetką. A co z takim połączeniem, kiedy na przykład krawat jest gładki, a ta poszetka ma jakieś szalone wzory? To w ogóle sobie na to pozwalać, czy to już jest takie mało eleganckie, mało formalne, no i może nie do końca odpowiednie na ślub? No jest to wyjście poza klasyczny styl, klasyczne rozwiązanie, bo tak jak mówię, ta biała poszetka najlepiej się sprawdzi, ale jeżeli chcemy wybrać coś we wzory na poszetce, to jak najbardziej tak, tylko tak jak wspominałam na początku, żeby to były bardziej wzory klasyczne, bo one będą po prostu bardziej elegancko się prezentować. Mhm. A co z kształtami poszetki? Bo mogą być chyba takie proste, równo z linią brustaszy, albo trójkątne, jeśli się nie mylę? Czy to są dwa zupełnie inne elementy? Masz na myśli złożenie poszetki, czyli rodzaj złożenia poszetki, tak. A no tak, bo ja cały czas miałam na myśli to, a to pewnie jest znowu gotowiec, kiedy mamy, znaczy okropnie to wygląda, ale wiem, że ludzie tego używają, jest uszyta na kawałku kartonika. Tak, tak, to nie, to zdecydowanie nie polecamy takich rozwiązań. Poszetka, którą chcemy włożyć do brustaszy, powinna być taka kwadratowa, a więc nie absolutnie na jakimś właśnie kartoniku już gotowa, bo takich rozwiązań, tak jak krawatów gotowych nie zakładamy. Nie, to też takich gotowych rozwiązań, jeśli chodzi o poszetki, nie stosujemy, kiedy chcemy się świetnie prezentować. Natomiast jeśli chodzi o złożenie tej poszetki, to jest tak naprawdę banalna sprawa. Jeśli chcemy poszukać czegoś bardziej wytwornego, bym tak powiedziała, ciekawego, to wystarczy wpisać, wiesz, też w wyszukiwarkę rodzaje składania poszetki. U mnie na kanale na YouTubie też są takie poradniki, jak składać właśnie poszetkę, ale też znajdziemy mnóstwo na zagranicznych na przykład kanałach YouTube. I można się bawić w taki sposób, żeby ta poszetka się ciekawie prezentowała, ciekawe złożenie miała w tej brustaszy. Natomiast tak naprawdę wystarczy nauczyć się takich podstawowych i one już same w sobie fajnie wyglądają, bo poszetka ma być swego rodzaju dodatkiem, takim czymś, co tylko jest takim akcentem, fajnym akcesorium, dodatkiem, które jeszcze lepiej podkreśla naszą stylizację, czy dodaje ciekawego stylu, ale nie ma być jakby czymś, co też jest jakieś bardzo widoczne. I tutaj mówiąc to mam na myśli też, że jeśli składamy tą poszetkę, wkładamy ją do brustaszy, to ona nie powinna za bardzo wystawać. To jest taki częsty błąd, który obserwuję, a więc ona powinna, wiesz, tak wystawać na, nie wiem, 3 cm ponad tę brustaszę, ona być takim właśnie delikatnym akcentem, bo jeśli ona tak wystaje, wiesz, 8-7 cm, powyżej 10 cm, taka bardzo wystająca poszetka, wręcz opadająca do przodu i, wiesz, przechylająca się,
w dół, no to taka poszetka nie wygląda dobrze. Oczywiście, tak powiedziałam, wiesz, orientacyjnie 2-3 cm, to też zależy od złożenia. Chodzi o to, żeby po prostu ona nie wystawała za bardzo, tak? Tylko tak subtelnie po prostu była czymś tak na parę centymetrów wystawała i była takim naszym dodatkiem przy marynarce. Taka mocno wystająca kojarzy mi się od razu ze zwykłą chusteczką, którą się wyciąga do ocierania czoła z potu, czy coś w tym stylu. I rozumiem, że poszetka, tutaj powiedzmy panom jasno, w którą stronę mają iść, jest elementem ozdobnym, więc tego nie wyciągamy. Tak jest, dokładnie. To ma być ozdoba. Dobrze. Okej, okay. To jeszcze takim innym elementem, który może podkreślić nasz charakter, charakter całej stylizacji, często związany jest z naszym hobby, w sensie z hobby panów, bo to panowie oczywiście noszą, są spinki do mankietów. Zgadza się. To też wyrażę swoją opinię w tym temacie. Tak, spinki są swego rodzaju biżuterią męską, czyli one mają dodawać więcej jeszcze elegancji, stylu, szyku mężczyźnie. Natomiast mamy też wśród tych spinek takie spinki, zarówno te eleganckie, klasyczne, jak i takie bardziej szalone, jakieś, wiesz, nawet materiałowe, jakieś na przykład piłki nożne albo inne szalone rzeczy, samochodziki. I teraz często dostaję właśnie o to pytania, jak one powinny być dobierane, czym tu się kierować i czy raczej stawiać na tą elegancję w przypadku pana młodego, czy właśnie na takie szalone spinki. No więc ja uważam, że ubiór ma być też dopasowany do naszego stylu, do naszej osobowości i pan młody ma się w tym bardzo dobrze czuć tego dnia, prawda? Więc generalnie jeśli ktoś nie jest przekonany do takich szalonych, kolorowych spinek, to zalecam po prostu klasyczną elegancję, klasyczne właśnie takie srebrne najczęściej spinki, czasem z jakimś czarnym kamieniem, czy z jakimś po prostu ładnym grawerem, czy fajnie wykończone. To jest coś, co właśnie jest taką biżuterią męską i bardzo dobrze się sprawdza, dodaje szyku, elegancji, ale na przykład mężczyźni czasami chcą dodać sobie jakiejś takiej ciekawości swojemu strojowi, czy właśnie chcą przemycić tym swoje pasje, czy zainteresowania i lubią nosić te bardziej szalone spinki. Jeśli to pasuje do osoby, która to nosi, to ja uważam, że to jest okej. Okay. Mm-hmm. A czy w ogóle spinki są obowiązkowe? No bo te spinki są jedno, dwustronne i do tego potrzebna jest specjalna koszula. Raczej na co dzień nie nosimy takich koszul. Czy wybierając koszulę na ślub, rzecz jasna, nie musimy kierować się tym, że bo wszyscy mają te fajne spinki związane z jakimś hobby, z rowerami, z mapą świata, z Supermanem i tak dalej. Tylko jeżeli nie czujemy się dobrze w takiej koszuli, to możemy wybrać zwykłą na guzik. Czy możemy? Tak, możemy. Nie będzie to jakiś duży błąd, jeśli wybierzemy klasyczną białą koszulę. Tak naprawdę, jeśli zdecydujemy się na koszulę na spinki, to wtedy po prostu pokazujemy swoim ubiorem więcej elegancji. O tak, czyli jakby trochę bardziej elegancko wyglądamy. Ale absolutnie założenie klasycznej koszuli zapinanej na guzik, z mankietem na guzik, nie jest błędem. Też jeśli ktoś woli tak w taką klasykę pójść, to też jest okej. Okay. Mhm. Dobra, to jak mówiłaś o biżuterii, to jeszcze skojarzyły mi się dwa takie elementy, które wydaje mi się, że też już są przestarzałe, czyli spinki do krawata i szpilki do krawatów. Masz na myśli takie w stylu pin collar, takie, które się wkłada do kołnierzyka? Tak. No to ja myślę, że one są bardzo stylowe. Tak? Tak, tak. To jest akurat taki element, który jest bardzo stylowy, najczęściej noszony przez pasjonatów, ale jeśli ktoś gdzieś tam aspiruje do bycia elegantem, się tym pasjonuje, czy zaczyna pasjonować się, a gdzieś tam go ten temat kręci, to ja uważam, że taka koszula w stylu pin collar jest jak najbardziej stylowa. Ale jeśli chodzi o spinki do krawata, wiesz co, ja mam takie zdanie co do nich, że tak powiem, obojętne. Jeśli komuś to pomaga, tak, i sprawia, że po prostu jest mu wygodniej, bo na przykład jak je rosło, to gdzieś tam ten krawat nie spada, tak? Bo to się przypina do koszuli, czy o co chodzi w zasadzie w tych spinkach? Tak, tak, ją się przypina do koszuli i ona po prostu utrzymuje krawat, żeby on nie spadał na przykład w sytuacji, gdy się mężczyzna pochyla, na przykład jedząc obiad, to żeby on ten krawat nie wpadł do zupy na przykład. Aha. Tak. I wiesz, to jest kwestia preferencji. Czasami mężczyźni lubią to nosić, czasami nie. Jeżeli ona jest noszona przez mężczyznę, to powinna być w taki sposób minimalistyczny, uważam, taka prosta, klasyczna spinka, to jest jak najbardziej okej.
Ekstra. Super, że to wyjaśniłaś. Już każdy teraz wie, co wybrać. Pamiętam, że kiedyś to nawet mój dziadek miał taką jedną właśnie wyjściową, powiedzmy, biżuterię męską i to była właśnie spinka do krawata i ona była srebrna. Kiedyś było bardzo popularne, żeby mężowi dawać w prezencie coś takiego jako taki ekskluzywny właśnie element garderoby męskiej, czy właśnie szpilki do krawata, czy spinki. Więc no, muszę się zgodzić z tym, że to jest dla pasjonatów. Jednak nie wszystko, co stare, przestarzałe, może trochę vintage, nie jest stylowe. Dokładnie. To jeszcze, jeśli jesteśmy przy biżuterii, chciałam zapytać, czy wypada na ślub założyć zegarek? I jak taki zegarek ma się do założenia koszuli ze spinkami? Czy to nie będzie przeszkadzało? I czy to w ogóle jest dopuszczalne w takim kanonie klasycznej elegancji? W przypadku pana młodego jak najbardziej można założyć zegarek, ale tutaj jeżeli cały strój jest taki formalny i idziemy w elegancję, tak, mamy klasyczny garnitur, krawat, właśnie poszetkę czy spinki, to zegarek również powinien być elegancki. Mamy audycję, więc nie mam możliwości pokazać tego, ale mogę to, spróbuję to jakoś wyjaśnić. Bardziej elegancki będzie zegarek na skórzanym pasku, aniżeli na takiej metalowej bransolecie, tak? Bo która już jest bardziej sportowa. Więc pierwsza kwestia, na którą zwracam uwagę, żeby był właśnie taki elegancki zegarek, też by miał taką skórzany pasek. Dodatkowo też ta cała koperta powinna być minimalistyczna, tam nie powinno być zbyt dużo jakichś funkcji, bo im mniej w przypadku elegancji, w przypadku tego zegarka, tym po prostu będzie świadczyło o tym, że jest on bardziej elegancki, czyli im większy minimalizm tutaj, tym jest on najczęściej bardziej elegancki. Jeśli chodzi o wykończenia te metalowe, to fajnie, jeśli one współgrają z pozostałymi metalowymi elementami, czyli na przykład pasek, jeśli ma klamrę srebrną, no to dobrze by ta koperta, czy te wszystkie, mam na myśli, elementy metalowe na zegarku były również w kolorze srebrnym. Albo jeśli złote, no to złote. I tak samo jeśli chodzi o spinki, czyli w przypadku klasycznej męskiej elegancji trzymamy się raczej spójności, jeśli chodzi o kolor tych metalowych elementów, zarówno na spinkach, pasku, jak i zegarku. No a co z tym zegarkiem do koszuli ze spinkami? To się gryzie, czy nie? Nie, to nie ma znaczenia. To można nosić, tylko żeby też powinien mieć właśnie taki cienki, żeby mógł się schować pod tym. Nie, to nie ma jakby tutaj zastrzeżeń co do tego, że jeśli zakładamy spinki, to nie powinno być zegarka. Jeszcze powiem tylko o tym zegarku bardziej sportowym, a więc na metalowej bransolecie. Mhm. Dzisiaj właściwie też się tak łączy i niektórzy mężczyźni nawet coraz częściej tak właśnie noszą, że do garnituru zakładają te zegarki, które są bardziej o charakterze, powiedziałabym, sportowym. I ja uważam, że wygląda to stylowo. Mnie się to podoba. Oczywiście tutaj zdania mogą być podzielone. Niektórzy wolą jednak postawić na takie klasyczne, eleganckie zegarki, ale ja uważam, że w tym przypadku założenie takiego właśnie na metalowej bransolecie też pasuje, też to fajnie wygląda, ale tak jak mówię, wiem, że to jest temat taki dyskusyjny, bo niektórzy są za, niektórzy przeciw. Ja uważam, że to dobrze wygląda. Mhm. Tu mnie zaskoczyłaś z tym podziałem, bo zawsze mi się wydawało, że takim codziennym zegarkiem jest właśnie zegarek na pasku skórzanym, a taki na bransolecie, podobnie jak u kobiet, może przez to, że te kobiece zegarki są takie dosyć mocno biżuteryjne, to jest w stopniu formalności coś wyżej, bardziej eleganckie. A tu proszę, jest zupełnie odwrotnie w modzie męskiej. Tak, tak. No ale to wiesz co, pewnie dlatego widzisz, cię zaskoczyłam, bo popularnie się, że tak powiem, te zasady łamie. Czyli ja wiem, czy to są, znaczy to nie są zasady, więc tutaj trudno może mówić o łamaniu, ale tak, tak się powszechnie też coraz częściej nosi. Mhm. A co z zegarkami takimi już naprawdę sportowymi, a może nawet powiedziałabym współczesnymi? Lepiej go po prostu ściągnąć, tak? Czyli na czas wesela, na czas ślubu. To tak jak Adidasy do garnituru, już mówimy, no, nie. Gumowy pasek może wyglądać dziwnie. Tak, no mnie się zdarzało, że wiesz, byłam przy tym, jak stroił się pan młody i wiesz, i o ten zegarek tak, wiesz, mówi, zostawić, czy mogę w tym iść, czy nie. I ja zawsze doradzałam, żeby go ściągnąć, bo jakby po co gdzieś tam mieć coś, co nie pasuje do całości, więc takie typowo sportowe lepiej sobie ściągnąć i cieszyć się takim swoim klasycznym zestawem eleganckim.
Niech będzie wyjątkowo tego dnia, po prostu inaczej niż zawsze. Nie trzeba tego tak. dnia kroków liczyć i takich będzie dużo pewnie przez tańce. Jak już wesela będą odmrożone, rzecz jasna. Tak. Dobrze, za chwilę przechodzimy do ostatniej części i porozmawiamy jeszcze o paskach, bo to jest kolejny element, o którym już wspomniałaś, więc zostańcie z nami. Welon i mucha. Jesteśmy z powrotem. Zosia Kulewicz, czyli Zofia Stylistka, jest waszym i moim gościem. Rozmawiamy o dodatkach ślubnych dla pana młodego, które może ubrać też do swojej stylizacji ślubnej, do garnituru. I przechodzimy teraz do pasków. Pierwsze, co mi się przy paskach kojarzy, to klamra. Czasami jest ona taka, powiedziałabym, atakująca wzrok, bo jest taka w całości, to pewnie ma swoją nazwę i ty to wiesz. Ja się nie znam. A czasami jest po prostu taka cieniutka, którą mało widać i dosyć ładnie się chowa. Więc teraz oddaję tobie głos. No to słusznie tutaj zauważyłaś. To jest tak zwana automatyczna klamra, czyli taka składająca się z dużej ilości tego metalowego elementu, tak zwany automatyczny pasek. I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów, jakie obserwuję na polskich weselach, a więc to, że mężczyźni właśnie zakładają taki pasek do garnituru. A to nie jest odpowiedni, to nie jest najlepszy pasek do garnituru. Najlepszym paskiem do garnituru w przypadku, gdy mężczyzna ubiera się elegancko, jest pasek o klasycznej klamrze, takiej prostej, znów, no to jest ta elegancja, po prostu ona ma to w sobie, że często im prościej, tym bardziej klasycznie, tym bardziej elegancko. I taki pasek oczywiście powinien być skoordynowany z kolorem butów, czyli jeśli pan młody zakłada czarne buty ze skórlicowej, to pasek również powinien być czarny ze skórlicowej. Jeśli w kolorze brązowym, to brązowy. I też ten odcień brązu, bo mam różne odcienie brązu, od jasnych po ciemne, po trochę takie koniakowe, to również one powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie, czyli ten kolor paska oraz butów. Mhm. Unikamy na ślubach takich kolorów pasków, jak jakiś bordowy, czy na przykład niebieski, granatowy. Najlepszym wyborem będzie czarny bądź brązowy. To są takie klasyki. Czarny jest bardziej elegancki, uważany taki, powiedzmy już, takich niuansów męskiej elegancji, a brązowy jest jako nieco mniej formalny, ale wciąż elegancki. Także jak najbardziej można taki wybrać. Tutaj uważałabym jeszcze na jasne odcienie brązu, bo jasny brąz jest bardziej sportowy w swoim charakterze, aniżeli ciemny brąz, więc raczej stawiałabym na takie odcienie średniego do ciemnego brązu. Tak, te brązy są czasami jeszcze takie przecierane, nie zawsze można ten kolor dobrze dobrać do butów. A chciałam zapytać, czy ten kolor paska i butów, czyli skupmy się na tym brązowym i czarnym, jest bardziej odpowiedni do jakiegoś konkretnego koloru garnituru, na przykład do czarnego to, a do granatowego to i koniec. Bo te brązowe paski i buty najczęściej chyba, przynajmniej na zdjęciach, widać do garniturów w kolorze granatowym. Bo najczęściej ten brązowy kolor jest takim uniwersalnym kolorem i on pasuje praktycznie do każdego koloru garnituru. Jeśli chodzi o czarny, to właściwie też pasuje do wielu garniturów. Wiesz, no są czasami jakieś takie odcienie, nie wiem, jak jasny szary na przykład, to też gorzej z czarnym wygląda, lepiej dobrać do tego brązowy, ale tutaj, wiesz co, raczej nie ma zasad, to bardziej się kieruje takim wyczuciem estetycznym, bo po prostu w zależności od odcienia tego koloru, czy on będzie współgrał z tym brązem bądź czarnym, ale jeśli ktoś nie ma takiego wyczucia, a chciałby na pewno dobrze być ubranym, to właśnie najlepiej postawić na ten ciemny brąz. To ostatnia rzecz. Nie będziemy tego tematu mocno rozwijać, bo zakładam, że na temat butów będzie jeszcze osobna audycja, ale widziałam twój filmik na kanale, a swoją drogą, jeżeli chcecie poszukać i ja wam polecam, koniecznie to zróbcie, bo zobaczyć to co innego niż usłyszeć. Zofia pisane przez H, czyli Zophia, stylistka, i tam znajdziecie Zosię na YouTubie czy na Instagramie. Ma dużo naprawdę świetnych porad w temacie mody męskiej. I tam też pokazuje buty męskie. A chciałam ciebie zapytać o to, żebyś opowiedziała, jakie mamy rodzaje butów do garnituru i mniej więcej jak one wyglądają, żeby je opisać. Takie najbardziej popularne to są oksfordy i derby, tak? Takie klasyczne męskie buty, właśnie wykonane najlepiej ze skóry licowej, bo ona jest bardziej elegancka aniżeli zamszowa. Też to warto tutaj na to zwrócić uwagę, że zamszowe buty są mniej formalne aniżeli te wykonane ze skóry licowej.
czyli Oxfordy i Derby, to są takie najbardziej popularne. Wśród tych te Oxfordy są z zamkniętą przyszwą i one tak naprawdę są bardziej eleganckie, bardziej formalne aniżeli te Derby, ale obie będą odpowiednie. Mówiąc dla laika, to są buty, które mają takie przeszycie z przodu przy palcach, tak? Tak, tak. Te przyszwy to są takie części, które znajdują się właśnie na górze i one jeśli są przyszyte do tej części zasadniczej buta, to wtedy to są Oxfordy, a jeśli tam jest taka przerwa, że można je tak jakby odgiąć, no to wtedy to są Derby. Ale wystarczy w Google wpisać Derby, Oxfordy i bez problemu wyjdzie takie fajne porównanie tego. Ostatnio popularnymi butami na ślub są Monki, Double Strap Monk z angielskiego. Buty, które mają takie dwie charakterystyczne klamry, bardzo stylowe. Według mnie i również bardziej oryginalne, aniżeli standardowe Derby czy Oxfordy. Mamy też buty typu lotniki na przykład, a więc takie, które są wykonane z jednego kawałka skóry, bardzo też takie klasyczne, eleganckie, w sumie odpowiednie na ślub jak najbardziej. To z takich najbardziej popularnych to te cztery modele. Ewentualnie jeszcze na nich może znaleźć się ażurowanie tak zwane i to są już nazywane butami typu broksy i one są mniej formalne przez to ażurowanie, ale jeśli pan młody je założy, mając świadomość, że jest to trochę mniej formalne, to też nie będzie to błędem. Proszę, a uwaga, wiem, że to jest temat znienawidzony, mokasyny. Dla pana młodego? Tak, mokasyny, niektórzy się na nie decydują. Kojarzy mi się to ze ślubem na plaży albo gdzieś we Francji. Niektóre panny młode nie cierpią tych butów, a z kolei znam panów, którzy się upierają, że mokasyny na bose stopy to jest ich wybór i tak będzie i koniec. To tutaj warto też rozdzielić, bo powszechnie mówi się mokasyny, ale mamy też podział tutaj na buty typu loafersy i mokasyny. Loafersy to są buty trochę bardziej formalne aniżeli mokasyny, ale też są to buty wsuwane. Różnią się głównie tym, że mają podeszwę taką sztywniejszą, bardziej stabilną, aniżeli mokasyny, które mają bardziej najczęściej miękką podeszwę. Te loafersy, to tutaj też rozróżniamy co najmniej trzy takie podstawowe, Tassel loafers, Penny loafers i Gucci loafers, to są takie trzy najbardziej popularne modele wśród tych loafersów. I teraz na pytanie, czy można założyć bez skarpety, czy też z niską skarpetą na ślub, to odpowiedź brzmi to raczej ze skarpetą, bo bez skarpety jest bardzo luzacko, no szalacko, ale czy można? Ja uważam, że można, jeśli też pan młody jest świadomy, że to jest po prostu mniej elegancko, tak? Że to jest bardziej swego rodzaju nonszalancja, którą zakłada. Mało popularne, ale jeśli to tworzy spójną, estetyczną całość, pasuje stylem do i charakterem do pana młodego, to ja uważam, że tak. Wszystko by było ze smakiem i tutaj po prostu kierujcie się całokształtem, a nie tym, że podobają mi się te buty i sobie ubiorę, a potem się okazuje, że się wygląda w tym nie do końca dobrze. Dobrze, tak, dokładnie tak jak mówisz. Bardzo ci dziękuję za wszystkie podpowiedzi i za wszystkie sugestie dla panów młodych. Myślę, że wielu mężczyzn będzie zaskoczonych, że przez godzinę można rozmawiać o dodatkach do ich strojów, ale wiedziałam, że ty masz po prostu głowę pełną wiedzy i porad, dlatego bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się na udział w tej audycji. Zosia Kulewicz, czyli Zofia Stylistka. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mężczyźni, czy też kobiety, którzy nas słuchali, zaczerpnęli jakieś inspiracje do tworzenia swoich stylowych zestawów na nadchodzące już śluby i wesela, które mamy nadzieję już wkrótce ponownie z nami będą. Tak jest, ściskamy za to mocno kciuki, a nawet jeśli nie będzie wesel, no to wiecie, na ślub, czy to w urzędzie stanu cywilnego, czy w kościele, a później, nie wiem, szybko na obiad, czy w plenerze, to jest taka mała podpowiedź, w plenerze nie ma limitów. To zawsze możecie się po prostu ładnie ubrać, stylowo, żeby nawet mieć po prostu ładne zdjęcia i czuć się też w tym dniu inaczej niż zawsze. Zdecydowanie tak. Więc na ślub też sobie nie odpuszczajcie, nie mówcie, że to tylko ślub bez wesela, tylko postawcie przed sobą zadanie, ubierzcie się świetnie, tak żebyście się czuli i wyglądali dobrze, a na pewno to doda też wyjątkowości w samych odczuciach tego dnia. Dziękuję Wam za uwagę. Przy mikrofonie Gabi Jelonek i słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć! Welon i Mucha.